dzisiejszym odcinku poinformujemy o zapewnieniu finansowania dla drogi S1 wraz z nowym mostem i obwodnicą Oświęcimia. Porozmawiamy o sukcesach oświęcimskich tancerzy. Zaapelujemy o rozważne korzystanie z wody i kąpieli. Podążymy z naszą kamerą śladami odkryć geograficznych. Zobaczymy mecz piłkarzy z Soły i Hanoweru. Będziemy z kamerą na rozśpiewanym oświęcimskim rynku. Zaprosimy na wizytę w obozie rycerskim, a także na Festiwal Funduszy Europejskich. W przyjętym przez rząd programie dla Śląska znalazły się również inwestycje, które są strategiczne dla Małopolski Zachodniej. Ten rządowy dokument zapewnia finansowanie m.in. dla drogi S1, a także ważne dla regionu inwestycje kolejowe. Ostatnie dni przyniosły bardzo dobre informacje dla mieszkańców Oświęcimia i Małopolski Zachodniej. W przyjętym dokumencie rządowym mamy gwarancję realizacji drogi ekspresowej S1 wraz z budową obwodnicy Oświęcimia, a także szereg projektów kolejowych, m.in. modernizację linii kolejowej Trzebinia, Oświęcim, Czechowice czy Katowice, Oświęcim. Daje to gwarancję bardzo dobrego układu komunikacyjnego w perspektywie 3 lat, łącznie z budowaną właśnie obwodnicą Oświęcimia w kierunku Chrzanowa. Decyzja rządu przybliża nas, myślę, do tego oczekiwanego finału, jakim jest budowa obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Solę. Jest to z jednej strony zapewnienie finansowania i ujęcie w planie budowy dróg ekspresowych i autostrad, więc do roku 2020 ten projekt znajdzie się właśnie jako finansowany ze źródeł tutaj europejskich, ze środków budżetu państwa. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest to, że te projekty kolejowe, które są oczekiwane przez mieszkańców Oświęcimia, które łączą nas w kierunku Krakowa poprzez Trzebinie, wykonanie tego odcinka Oświęcim Trzebinia jest ujęty w tym programie, jak i ten odcinek pomiędzy Oświęcimiem a Tychami, więc powiedzmy ten zakres komunikacyjny, który dzisiaj jest przez nas wykreowany i stworzony, wydaje się, jeżeli będzie zrealizowany, on zdecydowanie poprawi sytuację komunikacyjną Oświęcimia. Mistrzostwa Europy zdobyła formacja tańca nowoczesnego Kontra, działająca w Oświęcimskim Centrum Kultury. Mistrzostwa Europy Cheerleaders odbyły się w chorwackim Zadarze, a wyjazd grupy kwotą 10 tysięcy złotych dofinansowało miasto Oświęcim. Rok temu byliśmy na Mistrzostwach Europy i zajęliśmy miejsce wicemistrza i w tym roku pojechaliśmy, aby obronić swojego tytułu i dzięki naszej ciężkiej pracy i naszemu trenerowi zdobyliśmy Mistrzostwo Europy w kategorii Open. Czyli poprawiłyście wynik. Tak. Co trzeba robić, żeby takie sukcesy osiągać? Na pewno ciężko trenować. Ciężko trenować to znaczy? No my mamy treningi 2 razy w tygodniu po 2 godziny i zawsze kiedy były jakieś przerwy świąteczne zdarzyły nam się dodatkowe treningi. Każda coś od siebie daje. Czyli taki trening, takie zajęcie pochłania ile życia? Tak rocznie może nam zajmuje trening, także jakby to zebrać wszystko razem, tak około 4 miesięcy. Było już Mistrzostwo Europy, to co teraz można jeszcze zdobyć? No można Mistrzostwo Świata. I będzie to mistrzostwo? No to zobaczymy. A są takie zawody, Mistrzostwa Świata, gdzie i kiedy? Tak są w listopadzie. W Berlinie. W tym roku w Berlinie, bo to jest nominacja z tamtego roku i również dostałyśmy nominację na te zawody, na Mistrzostwa Świata do Berlina. Do tytułu Mistrza Świata będziemy się przygotowywać, w szczególności pierwszy odpocząć po ciężkim sezonie, bo dla nas był bardzo ciężkim sezonem. Myślimy od września zacząć dalszy sezon trenować. Też chcemy zaprosić nowych tancerzy, którzy są już z jakimś doświadczeniem tanecznym, ale też początkujące osoby do dołączenia do naszej grupy i razem z nami, żeby te osoby zdobywały sukcesy. Przypomnijmy również, że to nie jedyny sukces oświęcimskich tancerzy w ostatnim czasie. Niedawno formacja GRW Crew Oświęcim ze szkoły tańca Grawitacja zajęła 3. miejsce na Mistrzostwach Europy w Kielcach. W tym roku zajęliśmy na Mistrzostwach Polski Federacja IDO 2. miejsce. Obroniliśmy tym samym tytuł z zeszłego roku, natomiast na Mistrzostwach Europy zajęliśmy 3. miejsce. Automatycznie dostaliśmy nominację na wyjazd na Mistrzostwa Świata i w październiku jedziemy na Mistrzostwa Świata do Rimini.
myślę, że tam też będzie dobry rezultat. Mamy zgraną ekipę, formacja liczy 22 osoby, także już tańczą ze sobą 5-6 lat, także są oni naprawdę przygotowani na takie wyzwania. Na pewno to, że jesteśmy zgraną ekipą, że dobrze się dogadujemy na treningach, to na pewno nam pomaga. Długo się znamy, bardzo dobrze się rozumiemy i wspieramy się. Jak ktoś ma jakiś problem, to zawsze cała grupa jest razem z nim. Wspieramy się, no i to też, że jest to moja pasja, na pewno bardzo, bardzo to mi też pomaga. Słońce i piękna pogoda zachęcają nas wszystkich do pobytu nad wodą. Żeby jednak czas wakacji był również czasem bezpiecznym, apelujemy o zachowanie rozsądku i bezpieczeństwa. Pamiętajmy o niekąpaniu się w miejscach niedozwolonych i niepływaniu po alkoholu. Pogodę mamy wyśmienitą, więc sprzyja ona do korzystania właśnie z czasu wolnego nad akwenami wodnymi różnego rodzaju. Podczas zabawy czy spędzania czasu nad wodą szczególną uwagę musimy zwrócić przede wszystkim na bezpieczeństwo, czyli korzystamy przede wszystkim z plaży, tam gdzie mamy ratownika i tam gdzie jest to dozwolone. Pamiętajmy o tym, że jeżeli z wody korzystają również rodziny z małymi dziećmi, to takie dziecko zawsze z wody korzysta pod nadzorem opiekuna, rodzica. Najlepiej jest takie dziecko doposażyć w jakieś dmuchane przedmioty typu rękawki czy koło ratunkowe. Unikajmy kąpania, pływania na materacach. Materac zostawmy sobie na plaży, nie wypływajmy głęboko, daleko, bo no zawsze można z tego materacu spaść. Przede wszystkim korzystajmy z kąpieli trzeźwi. Nawet po, nie wiem, jednym piwie może się nam coś przytrafić, więc pod wpływem nie wchodzimy nigdy do wody. Zawsze musimy pamiętać o tym, żebyśmy byli trzeźwi. No i oczywiście z takiej pierwszej pomocy, no to nie korzystamy z wody, nie wchodzimy do wody będąc nagrzani, prawda? Najpierw musimy się troszeczkę schłodzić i dopiero wtedy wejdziemy do głębszej wody, dlatego że no, nagrzany organizm, zimna woda może dojść do tak zwanego szoku termicznego i może człowiek zasłabnąć, dlatego najpierw musimy się troszeczkę schłodzić. Jeżeli jeszcze, tak jak już mówimy, no to korzystając z różnych atrakcji typu rowerków wodnych, łódek, zawsze używajmy kapoków. Nieważne, czy umiem pływać, czy nie, zawsze ten kapok należy założyć, a dzieci już bezwzględnie w takich rzeczach powinny pływać. Na Oświęcimskim Zamku spotykamy młodych podróżników. Mają wakacje i podróżują po świecie, a na każdym nowo odkrytym kontynencie czeka ich wiele atrakcji. To już drugi dzień naszych warsztatów, są to wakacje na zamku. Dzieci oprócz prezentacji i opowieści na temat podróży sławnych podróżników, którzy zdobywali świat, wykonują rzeczy, które można spotkać na takich kontynentach. Dzisiaj na przykład opowiadaliśmy o Afryce, o Masajach, o Pigmejach, o Zulusach. No i wykonują obecnie masajski naszyjnik, będą też robili bębenki. Pierwszy dzień jestem. I jak się bawisz? Fajnie. A co tutaj robicie? Macie piękne rysunki? No właśnie robimy naszyjniki masajskie. Jest to bardzo fajnie. Jesteś tutaj z koleżankami, czy...? Jestem z jedną koleżanką, nazywa się Amela i jest właśnie obok mnie. Tak? I co tutaj sobie rysujecie? Teraz robimy naszyjnik. Jakieś dzisiaj jeszcze atrakcje są zaplanowane? Będziemy robić maskę i szukać wisiorków na polu. Przyszedłeś tutaj z kolegą, z koleżanką, czy może sam? Z koleżanką. Ja już nie pierwszy raz, 4 lata chodzę. Zrobiłem przed chwilą naszyjnik z masyjskiego plemiona. A teraz coś z makaronu, tak? Tak, teraz takie dodatkowe ozdoby z makaronu. Będę malować makaron do naszyjnika. A jak zamierzasz spędzić wakacje? No nie wiem, jeszcze w sierpniu będę tutaj na zajęciach, a później może gdzieś pojadę. Mamy też spotkanie z archeologiem, czyli pani archeolog prowadzi lekcje. Też opowiada o tych podróżach, co można znaleźć właśnie na takich danych kontynentach. No i dzieci mają taką atrakcję, że idą też do piaskownicy i coś wykopują, znajdują. Wczoraj zdobywali różnego rodzaju monety, potrafili je później wyczyścić, później opowiadali, co tam, jaka jest ta moneta, co na niej jest narysowane, jaka jest duża, jaka mała, także też się uczą właśnie jak gdyby takiej archeologicznej wiedzy. A co się udało wykopać? Bardzo dużo skarbów. Co na przykład? Duże serce i takie inne małe. To jest jakiś koral, muszla, jakiś chyba ząb.
jakaś spinka. Lubisz się bawić takie wykopaliska? Tak, lubię się bawić wykopaliska. Może archeologiem zostaniesz w przyszłości? Może. Wiesz, kto to jest archeolog? Tak, wiem. Taki, co odkrywa takie kopie zazwyczaj w ziemi, odkrywa jakieś rzeczy z przeszłości i takie różne. Archeolog to taka osoba, która poszukuje różnych zabytków, artefaktów. Dla fanów piłki nożnej w Oświęcimiu ostatni weekend był niezwykły. Gościliśmy w naszym mieście piłkarzy drugiej drużyny klubu z niemieckiej Bundesligi Hanoveru 96. W rozegranym sparingu goście wygrali z Sołą 3-0. Rok temu my byliśmy w Hanowerze, dzisiaj teraz oni przyjechali do nas. Na pewno współpraca bardzo, bardzo przydatna. No dzisiaj będzie to widać. Co prawda w naszej drużynie zagra dzisiaj wielu testowanych zawodników, więc nie będzie to jeszcze pełny obraz drużyny, ale doświadczenie i dla nich, i dla nas na pewno ogromne. Für uns ist ja einmal das Sportliche, aber natürlich auch, wir haben ja eine junge Mannschaft. Spotkanie jest dla nas bardzo ważne ze strony sportowej, dlatego że przyjechaliśmy tutaj trenować i bardzo ważne są dla nas tu spotkania, ale również ze strony miejsca, które jest bardzo historyczne. Wczoraj byliśmy odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które wywarło na nas ogromne wrażenie i cieszymy się, że mieliśmy możliwość tutaj poznania historii i spotkania więcej informacji o tym, co się tutaj stało, czyli jest dwa aspekty i sport i po prostu historia są dla nas tutaj bardzo ważne. Te kontakty z miastem Hanower nie dotyczą tylko sportu, one także mają swoją wcześniejszą historię wymiany właśnie pomiędzy szkołami z Hanoweru, jak i właśnie ze szkołą księży Salezjanów. Ta współpraca też się odbywa właśnie pomiędzy Rotarianami z Oświęcimia i z Hanoweru. Poszerzyliśmy o ten kontekst sportowy. Cieszę się bardzo, że do tego doszło. Mam nadzieję, że tutaj młodzi ludzie z Hanoweru dobrze spędzają czas, a też mogą się dobrze przygotować do sezonu sportowego. Zobaczmy, jak prezentowały się grupy i zespoły na rozśpiewanym oświęcimskim rynku. Takie imprezy na pewno łączą ludzi, na pewno utrzymują naszą tradycję i mnie się wydaje, że ta tradycja jest warta tego. Mamy stare śpiewniki, każda dziewczyna coś przyniesie ze swojego regionu, tam od babci jakieś tam się znajdzie gdzieś jakiś słowniczek i zawsze się z tego uczymy. Bardzo fajnie, wszystko tak radośnie, z takim entuzjazmem. Wszyscy śpiewamy, cieszymy się, dzielimy się tymi emocjami na scenie. Powinno się kultywować takie piosenki, bo dużo jest ludowych piosenek, starych. No i młodzież widać, że zaczyna lubić to pomału. Zobaczmy, jak można ciekawie spędzić wakacje w obozie rycerskim. Bractwo Milites Illuminati zaprasza w okresie letnim na spotkania w duchu średniowiecza. Prezentowane jest obozowisko, życie codzienne, oręż, kuchnia, rzemiosło czy techniki budowy machin oblężniczych i tańca dawnego. To wszystko zobaczyć będzie można podczas spacerów niedzielnych na Wzgórzu Zamkowym 19 lipca i 23 sierpnia. Wstęp wolny. Małopolska myśli o tobie. Tak właśnie nazywa się Festiwal Funduszy Europejskich, który już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, odbędzie się tutaj na Oświęcimskim Rynku. Czeka nas bardzo wiele atrakcji, konkursów. Będziemy mogli się przekonać, co wspólnie udało się zrobić na przestrzeni ostatnich lat, sprawdzić swoją wiedzę z Unii Europejskiej, a także zaprojektować przyszłość Oświęcimia i Małopolski. A na sam koniec gwiazda wieczoru, Golec Orkiestra. Serdecznie zapraszam. Festiwal Funduszy Europejskich na Oświęcimskim Rynku już w najbliższą niedzielę od godziny 12. Zapraszamy.